skąd? Co tam jest? To jest cudowne. Cieszę się, że jesteś tu ze mną.
szeroko otwarte. Nie wydawało mi się, że coś słyszę. Co tam jest? Bierz go! Ty tu skąd? Dobrze będzie zejść na chwilę ze słońca. Czy mogę pomóc? Jeśli zauważysz coś podejrzanego, natychmiast donieś o tym kapitanowi. Jesteś z powrotem. Proszę, powiedz, co udało ci się... Pokaż. A, wiedziałem. Kracjan nie zginął przez osunięcie się skał. Ta historyjka miała trzymać ludzi z dala od grobowców. Mając ten dziennik, mogę uzyskać jakieś wyjaśnienia od kompanii wschodniocezarskiej. Zapłacą za swoje kłamstwa. Dziękuję. Wydaje mi się, że za twój trud jestem ci winien o wiele więcej niż wdzięczność. Proszę, to niedużo, ale najwięcej, na ile może sobie pozwolić stary, emerytowany górnik. Posłuchaj mnie. Krucza skała jeszcze nie przepadła. Przepraszam za zachowanie Cresiusa. Ostatnio...
szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Kolejna wiadomość od twojego przyjaciela Ralisa. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. To chyba na tyle. Muszę iść. Wejdźmy do... Czy do jaskini? Wszystko jedno, po prostu wejdźmy. No a teraz jeszcze ty mi tu wracasz. Pięknie, po prostu pięknie. Znowu oblazły nas draugry. No, ale można się było tego spodziewać, prawda? Cóż innego kryje się w tych przeklętych kryptach, jak nie draugry. Co najmniej 6 kopaczy nie żyje, a reszta pouciekała. Jakoś im się nie dziwię. Masz już trochę doświadczenia z tymi potworami. Możesz tam zajrzeć jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy ktoś przeżył? To zapewne ta piękna pogoda Skyrim, o której tak wiele słyszałam. Ty tu skąd? Postanowione. Coś jest nie tak. Uważaj. Kto tam jest? Ty tu skąd? Praca zespołowa. Postanowione.
tam jest. No i nie wydawało mi się... Postanowione. Masz jakieś wieści? Mogłem się tego spodziewać, szlak. No nic. Przynajmniej możemy wrócić do roboty. Niestety dopłacanie ludziom za niebezpieczną pracę zdrowo trzepnie nas po kieszeni. Tym razem zwerbuję jakichś najemników. Nie zaszkodzi mieć pod ręką ludzi, którzy potrafią wywijać miecze. Przynajmniej górnicy przestaną snuć domysły. Może zrobią się też ostrożniejsi na przyszłość. Niestety, tym razem słodno sobie policzą za robotę. Obawiam się, że będzie nas to kosztowało 3000. Masz tyle? Nie pożałujesz tej inwestycji. Zaufaj. Wynajmę nową ekipę i kilku osiłków do zabezpieczenia operacji. Zajrzyj do nas kiedyś. Tym razem ruszymy jak huragan. Nie jestem miłośniczką słońca, ale byłoby ono lepsze od tego... Ciekawe, czy smoka da się złapać żywcem. Byłby fascynującym obiektem w kontakcie z wodą, powiadasz. Myślę, że... Tak, rozumiem. To odwróciło więź. Niedobrze. Nie możesz po prostu unikać wody? Nie, nie, to nie wystarczy. Nie mogę zabronić ci kąpieli. Łatwo przesiąknąć smrodem popielisk, a w twoim wypadku wizyta na nich jest dość oczywista. Po prostu go rozproszę. Masz tu parę groszy w ramach odszkodowania za problemy. Mam trochę problemów przy moich eksperymentach z sercowymi kamieniami. Zdarzyło ci się zetknąć z sercami róży? To potężni wojownicy szczepu renegatów. Usuwają oni swoje serca, a w ich miejscu umieszczają duże nasiona róż. W ten sposób ich energia życiowa łączy się z siłami natury. Chcecie prosić o obejrzenie jednego z nich.
Tak dokładne, jak się da. Rzucę na ciebie czar śledzenia pamięci. Nie musisz więc robić notatek. I tak wątpię, by udało ci się rozróżnić, co jest ważne, a co nie. Mam nadzieję, że osiągnę coś podobnego. Gdyby udało mi się połączyć żywą istotę z siłami Czerwonej Góry, to byłoby coś. Trochę eksperymentowałem w tej okolicy, ale moje obiekty doświadczalne są zdecydowanie zbyt delikatne. Mam nadzieję poznać kilka technik Serc Róży, ich metod. Sam bym się tam udał, ale długie podróże i niebezpieczeństwa to rzeczy, do których stworzono osoby takie jak ty. Renegaci żyją wśród wzgórz w zachodniej części Skyrim. Tam ci już nie pomogę. O ile wiem, nie jest ich zbyt trudno znaleźć, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Robię ohydny napar z wilczego korzenia. Zdaje się jednak zarządzać tym miejscem całkiem nieźle. O, pragniesz komplementu, oznaki wdzięczności. Nie trać na to czasu. To rzeczy dobre dla słabych i głupców. No i tyle. Dzień dobry. Dobrze się miewasz? Wow, to jest cudowne. Cieszę się, że jesteś tu ze mną.
Przepraszam, że zakłócam twój spokój, ale drugi rajca Arano prosił mnie, bym cię odnalazł. Mówi, że to bardzo ważne. Prosił tylko, bym cię znalazł i przysłał do niego. Słuchaj, to ważne. Ważniejsze nawet niż wybicie popielców. Proszę, udaj się do drugiego rajcy najszybciej, jak to możliwe. Musisz stąd wyjść. Udało ci się wytropić Esmonda? Mówiłem, żeby tam nie szedł. Wygląda na to, że głupiec dostał to, na co zasłużył. Proszę, weź ten klucz. Idź do mojego domu i otwórz drzwi w piwnicy. Możesz wziąć, co ci się tylko spodoba. Mnie to już nie będzie potrzebne. Ja i tak miałem zapewnioną pracę dzięki zamówieniom od Gwardii Redoran, więc niezbyt to na mnie wpłynęło. Jednak ludzie się cieszą i znów zatliła się w nas iskierka nadziei. Od dawna nam tego brakowało. Przynieś do mnie broń i pancerze. A ja je naprawię. Czego potrzebujesz? Jasne. 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 I już? W porządku. Dziękuję za przybycie. Krucza Skała wiele ci już zawdzięcza. Dlatego z ciężkim sercem przychodzi mi proszenie cię o jeszcze jedną przysługę. Życie rajcy Morwajna jest w niebezpieczeństwie. Ulenowie z rodu Hlalu
który jest naszym rywalem, wydali na niego wyrok śmierci. To dość prywatna sprawa. Powiedzmy, że chcą się zemścić za egzekucję jednego ze swoich ziomków, którą zlecił rajca Morwa. Nie mam żelaznych dowodów na to, że szpiedzy rodu Chlalów są wśród nas, ale czuję to w kościach. Bardzo możliwe, ale rajca tego nie docenia. Twierdzi, że jestem paranoiką. Boję się, że któregoś dnia obudzę się, a on będzie martwy. Nie chciałbym, aby do tego doszło. Owszem, otrzymałem informację, że ludzie rodu Chlalu, z którego pochodzi Ule, są już w Kruczej Skale. Krucza Skała to nie metropolia. Ciężko zrobić tu coś pokryjomu. Jeżeli są tutaj szpiedzy rodu Chlalu, to wyczują mnie, jak tylko zacznę się za nimi rozglądać. Coś tak czułem, że zechcesz mnie wysłuchać. Chciałbym zrobić z ciebie moje oczy i uszy. Rozejrzyj się po Kruczej Skale, a nuż wpadniesz na trop tych zdrajców. Najlepiej zacząć w lokalu Geldisa Sadriego, żygającym parzydłaku. Jeżeli czegoś się od niego dowiesz, sprawdź to. Nie mogę sobie pozwolić na błędy. Zdrajcy. Wszyscy, co do jednego. Współpraca z cesarstwem wywindowała ich na polityczne i gospodarcze wyżyny. Ale dobro Danmerów nigdy nie leżało im na sercu. Chlalu zasłużyli sobie na to, co ich spotkało, jak tylko cesarstwo wycofało się z Morowind. Byli kolaborantami, więc prości Danmerowie szybko zrobili z nich kozły ofiarne, odpowiedzialne za wszystko, co złe. Przez lata ród Chlalu witał cesarskich okupantów z otwartymi ramionami i czerpał z tego olbrzymie zyski. Gdy społeczeństwo trochę się uspokoiło, nikt już nie postrzegał ich jako wielkiego rodu. Wkrótce potem zostali wyrzuceni z rady. Możesz myśleć, że po otwarciu kopalni wszystko jest teraz ładnie i pięknie. Ale mnie tylko przybyło problemów. Na liście moich obowiązków pojawiło się dbanie o to, aby Ebon bezpiecznie trafiał z kopalni do przystani. A ponieważ Solstheim jest bezpieczne jak gniazdo szerszeni, nie mogę sobie pozwolić na to, aby Krucza Skała została zaatakowana. Bez obaw, Geldisowi możesz zaufać. Jest z nami od dawna. Pracuję dla Mogrula. Jak masz jakiś problem, to idź z nim porozmawiać. Ja tak dalej żyć nie mogę. Czy to przez twojego ojca? Witaj w Kopalnia jest otwarta, ludzie przychodzą się na... No proszę. Czyżby Adryl zatrudnił szpiega? Azura świadkiem, że on potrzebuje wszelkiej pomocy. Od lat ugania się za Ulenami. Nie, po prostu zabiera się do tego od złej strony. Tak, mam. Jeżeli chcesz złapać te śliskie zębacze, pozwól im się do siebie zbliżyć. W pobliżu świątyni znajduje się grobowiec Ulenów. Ktoś zostawia tam na ołtarzu popielne bulwy. Jeśli poczekasz wewnątrz na tę osobę, na pewno zdobędziesz odpowiedzi na swoje pytania. Skąd wiesz, że tego nie zrobiłem? Gdy tylko Adryl i Gwardia Redoran się ruszali, Ulenowie byli krok przed nimi i znikali. Podziękujesz, jak się uda. Do tej pory radzę czekać w grobowcu. Gdy Danmer umiera, jego ciało jest poddawane kremacji, a następnie zwracane ziemi.
Jako że popielne bulwy pochodzą z tej samej gleby, symbolizują odrodzenie i odnowienie. Przypominają o cyklu życia. W 95 roku Wilur Ulen przybył do Kruczej Skały z zamiarem przejęcia miasta. Drań myślał, że podburzy miejscowych i wykorzysta te emocje przeciwko Gwardii Redoran, a potem niepostrzeżenie zamorduje rajce Morwajna. Przybył sam, ale sypał groszem tak obficie, że zdołał zawrócić ludziom w głowach. Połowa miasta stanęła po jego stronie, uwierzysz? Nie docenił Gwardii Redoran. Byli dobrze zorganizowani i sprawnie położyli kres przewrotowi. Wilur próbował uciekać, ale schwytał go sam kapitan Velet. Niedługo później Wilur Ulen został stracony, a jego szczątki umieszczono w grobowcu Ulenów. Witaj w lokalu, żygający parzydłak. A jak myślisz? To uśmiech losu. Znowu przychodzą klienci z pieniądzem. Pod koniec dnia mam u siebie spragnionych robotników i więcej grosza niż mogę zliczyć. Wracaj, kiedy zechcesz. Moje drzwi są dla ciebie otwarte. Skoro sprawa popielców została rozwiązana, mogę wreszcie dać swoim ludziom odpocząć. Dobra robota. Idź dalej! Pracuję dla Mogrula. Jak masz jakiś problem, to nic nie porozmawiam.